Przeczytamy z Ewangelii Marka, aus dem zweiten Kapitel, drugi rozdział. Pierwszych 12 wierszy. Ewangelia Marka, drugi rozdział od pierwszego wiersza. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: czemuż ten tak mówi, on bluźni? Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Myślę, że większość z nas zna tą historię. Wahrscheinlich sogar die Kinder. I być może nawet dzieci. Weil es ist eine sehr eindrückliche Geschichte. Bo to jest historia, która wywołuje wielkie wrażenie. Die sich auch Kinder gut vorstellen können. I dzieci doskonale mogą sobie to wyobrazić. Mit dem Abdecken des Daches und dem Herunterlassen dieses Bettes, das ist ja richtig spannend. Z otwieranie dachu i spuszczanie tego łoża, to jest naprawdę ciekawe. Aber es ist eine Geschichte, aus der wir sehr viel lernen. Ale jest to historia, z której bardzo wiele możemy się nauczyć. Der erste Vers sagt uns, dass der Herr Jesus schon einmal in Kapernaum gewesen ist. I pierwszy wiersz nam mówi, że Pan Jezus już był wcześniej w Kafarnaum. Er kam wieder in diese Stadt. Bo znowu przyszedł do tego miasta. Seinen ersten Aufenthalt, wenn ihr das daheim lesen wollt, den finden wir in Kapitel 1. Jeśli prześledzimy to, to pierwszy pobyt Pana w tym mieście znajdziemy w pierwszym rozdziale. Da finden wir einen Arbeitstag des Herrn Jesus beschrieben. Tam mamy opisany jeden z dni pracy Pana Jezusa. Und das ist so ganz typisch für dieses Evangelium. Wir finden dort diesen Diener, der unermüdlich tätig. To jest typowe dla tej Ewangelii, i tam mamy tego sługę, który nieznużenie jest czynny. Aż do późnej nocy on uzdrawia chorych. Am nächsten Morgen relativ früh sind schon wieder Leute da. Następnego ranka, znowu wcześnie rano, kolejni ludzie przychodzą. Petrus will den Herrn darauf hinweisen, findet ihn aber nicht im Haus. Piotr chce Panu to przekazać, ale nie znajduje go w domu. Bo Pan Jezus już dawno temu wstał. Poszedł w ustronne miejsce, by się modlić. Erfolgt aber dann nicht den Wunsch von Petrus, wieder in den Ort zurückzukehren und dort weiterzuwirken. Ale on nie postąpił zgodnie z życzeniem Piotra, by zawrócić i nadal pracować, sondern er sagt dann: lasst uns woanders, Vers 38. Ale Pan mówi, 38 wiersz z pierwszego rozdziału: pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Manche der Geschwister wohnen hier in Katowice. Co niektórzy z wierzących mieszkają tutaj w Katowicach. Manche in Orzeszu. Co niektórzy w Orzeszu. Einige in Mikołów. Inni w Mikołowie. Manche in Grabow. Czy też w Grabowie. Wie viele Dörfer, kleine Städte gibt es in der Umgebung von eurem Wohnort? Ile miejscowości, może wsi, jest wokół waszych miejscowości?
Habt ihr schon einmal daran gedacht, diese Dörfer auch und Orte, wo kein Zusammenkommen ist, auch mit dem Evangelium zu erreichen? Czy próbowaliście, by wyjść do tych miejscowości, gdzie nie ma zgromadzeń i głosić tam Ewangelię? Wir haben gesehen, dass der Herr einen relativ langen Auftrag für die Apostel in Jerusalem hatte. Widzieliśmy, że Pan miał dosyć długie zadanie, czy wielkie zadanie dla apostołów w Jerozolimie. Sie sollten wieder im Tempel sein, das Wort verkündet. Oni mieli znowu w świątyni głosić słowo. Aber der Herr möchte auch, dass das Evangelium hinausgeht. Ale Pan też życzy sobie, by ta Ewangelia rozprzestrzeniała się. In Deutschland haben wir noch etwa 180 Plätze, wo wir so zusammenkommen, wo wir wünschen, nach den Gedanken Gottes zusammenzukommen. W Niemczech mamy mniej więcej 180 miejsc czy zgromadzeń, gdzie zgromadzamy się, gdzie mamy życzenie się zgromadzać. Wie viele tausende von Städten gibt es aber in Deutschland, wo kein so zusammenkommen ist? Ale ile tysięcy miejscowości jest w Niemczech, gdzie nie ma takich zgromadzeń? Kümmern wir uns um diese Orte. Czy mamy troskę o te miejscowości? Der Herr Jesus hatte dann in ganz Galiläa das Wort gepredigt. Pan Jezus głosił w całej Galilei słowo. Von Ort zu Ort geht. Przechodząc z miejscowości do miejscowości. Jetzt in Kapitel 2 ist er wieder zurückgekehrt nach Kapernaum. I teraz w drugim rozdziale widzimy go, jak on znowu przyszedł do Kafarnaum. Und sofort spricht sich das im Ort wieder rum. I natychmiast wieść ta roznosi się po miejscowości. Viele kommen. Wielu przychodzi. Der Raum wird voll. Sala się zapełnia. Und ich sage mal, die Leute stehen bis auf die Straße. I powiedzmy to tak, ludzie stoją aż na ulicy. Dann finden wir so wunderschön Ende von Vers 2. Er redete zu ihnen das Wort. I piękne słowa czytamy pod koniec drugiego wiersza. On głosił im słowo. Da hatten wir uns heute auch schon mit beschäftigt. Tym też już się dzisiaj zajmowaliśmy. Wir sind aufgefordert, das Wort zu predigen. Jesteśmy wzywani do tego, by głosić słowo. Nicht Filmchen zu zeigen, nicht Theater zu spielen. Nie pokazywać jakichś filmików, odgrywać teatrzyków. Und das Wort Gottes zu reden. Ale mówić słowo Boże. Das ist der Same der Wiedergeburt. To jest to nasienie nowozrodzenia. Das tat der Herr Jesus. I to właśnie czynił Pan Jezus. Dann ab Vers 3 beginnt diese Geschichte, die Kinder so eindrücklich finden. I od trzeciego wiersza zaczyna się ta historia, która wywiera wrażenie na dzieciach. Vier Träger bringen einen Gelähmten auf einer Trage oder auf einer Liege und wollen ihn zum Herrn Jesus bringen. Czterech ludzi niesie sparaliżowanego na jakichś noszach i próbują go przynieść do Pana Jezusa. Der biblische Bericht sagt uns nicht, wer die Initiative hier ergriffen hat. Nie mamy tutaj w Biblii zapisane, kto podjął tą inicjatywę. Ob die Träger, czy to byli ci niosący, oder der Gelähmte, czy ten sparaliżowany. Beides ist möglich. Obie są możliwości możliwe. Wir wissen nicht, an wessen Ohr zuerst die Nachricht gedrungen ist. Nie wiemy, kto pierwszy usłyszał tą wiadomość, dass der Herr Jesus wieder im Ort ist. Że Pan Jezus znowu przyszedł do tej miejscowości. Wenn es der Gelähmte war, dann hat er vielleicht seine Freunde gerufen und gesagt, bringt mich zu ihm. Jeśli to był ten sparaliżowany, to może zawołał swoich przyjaciół, proszę, weźcie mnie, zanieście do niego. Wenn es seine Freunde waren, jeśli to byli ci jego przyjaciele, sind sie vielleicht zu dem Gelähmten gegangen und sagen, er ist wieder da, wir bringen dich zu ihm. Oni może do niego poszli i powiedzieli, Pan znowu przyszedł, weźmiemy cię i zaniesiemy do niego. Die Geschichte lässt das offen, wie das war. To jest sprawa otwarta tutaj. Aber ich möchte das einmal anwenden. Ale chciałbym to zwrócić ten przekaz do nas. Nehmen wir einmal an, die Initiative ist von dem Gelähmten ausgegangen. Przyjmijmy, że ta inicjatywa wyszła od tego sparaliżowanego. Dass er seine Freunde herbeigerufen hat. Że on wezwał swoich przyjaciół. Wenn du in Not bist, jeśli ty jesteś w tej potrzebie, sei es körperlich, czy to cielesny, sei es geistlich, czy duchowej, oder seien es irgendwelche Umstände, die dir Not bereiten. Albo jesteś w okolicznościach, które sprawiają ci problemy.
Kannst du dich damit an Geschwister wenden? Czy możesz się zwrócić do wierzących? Ich meine, wenn man in einer Familie ist, ist das normal, dass man sich zuerst an die Familienangehörigen wendet. Jeśli się jest wśród rodziny, to jest to normalna sprawa, że zwracamy się najpierw do członków rodziny. Aber wenn man allein steht, ale jeśli ktoś jest sam, samotny, ist das nicht normal, dass man sich an die Geschwister wendet? Czyż to nie jest normalne, że w pierwszej kolejności zwracamy się do współwierzących? Habt ihr untereinander ein solches Vertrauen? Czy macie między sobą takie zaufanie wobec siebie, dass ihr euch mit einer Not an Geschwister wenden könnt? Że jeśli jest jakiś problem, to potraficie zwrócić się do współwierzących? Umgekehrt, wenn die Initiative von den Freunden ausgegangen ist. Z drugiej strony, jeśli ta inicjatywa wyszła od jego przyjaciół. Sie wussten um die Not dieses Gelähmten. Oni wiedzieli, że ten sparaliżowany ma problem. Und sobald sie einen Weg der Lösung sahen, hier jetzt durch die Gegenwart des Herrn Jesus. I natychmiast jak zauważyli jakąś możliwość w obecności Pana Jezusa, werden sie tätig. Natychmiast zaczęli działać. Haben wir ein offenes Auge für unsere Geschwister? Czy mamy otwarte oczy dla naszych współwierzących? Merken wir, wenn es ihnen nicht so gut geht. Czy zauważamy to, gdy są oni w potrzebie? Erkundigen wir uns in Liebe, nicht als ein Polizist, nach ihnen. Czy dowiadujemy się, czy badamy tę sprawę w miłości, a nie jak jakiś policjant? Kümmern wir uns um unsere Mitgeschwister. Czy troszczymy się o naszych współwierzących? Nun, jetzt kommen sie dort an. I teraz przyszli na to miejsce. Natürlich hatten sie, als sie auf dem Weg waren, gedacht, ja, wir bringen ihn da in das Haus hinein. Oczywiście, będąc w drodze, na pewno myśleli sobie, niesiemy go do domu. Und ihr Gedanke war natürlich, dass durch die Haustür zutun. Oczywiście, normalnym jest, że wchodzi się przez drzwi. Nun kamen sie da an, dann standen die Leute bis auf die Straße. Doszli do tego domu, patrzą, a tu ludzie stoją już na ulicy. Ganz sicher haben sie erst mal gesagt, könnt ihr mal Platz machen. I z pewnością zapytali też, moglibyście zrobić nam trochę miejsca, żebyśmy mogli przejść. Das steht nicht in der Geschichte, aber das denke ich mir ist ganz normal. Oczywiście nie jest to zapisane tutaj, ale myśląc tak o tym, dla mnie jest to normalne, że tak by zrobili. Aber da hat keiner Platz gemacht. Ale nikt nie zrobił im tego miejsca. Diese Leute standen im Weg und blieben im Weg stehen. Ci ludzie zawadzali im i pozostali na swoich miejscach. So können wir manchmal im Weg stehen. Tak i my również możemy komuś stać na drodze. Das ist schlimm, wenn da jemand zum Herrn Jesus kommen will. To jest bardzo złe, tragiczne, jeśli ktoś chce przyjść do Pana Jezusa. Oder zum Herrn Jesus gebracht werden soll. Albo ma być przywiedziony do Pana Jezusa. Und wir stehen im Weg. I my jesteśmy tymi, którzy przeszkadzają w tym. Durch unser Verhalten. Przez nasze zachowanie. Durch unsere Reaktion. Przez nasze reakcje. Wir sind ein Hindernis. Jesteśmy tą przeszkodą. Jetzt hätten die vier Freunde zu ihrem gelähmten Freund sagen können, du siehst ja, wir haben uns bemüht. I teraz tych czterech przyjaciół mogliby do tego sparaliżowanego powiedzieć, widzisz, dołożyliśmy wszelkich starań. Nie da rady. Nie jesteśmy w stanie przejść. Przykro nam bardzo. Czasem, jeśli chcemy coś uczynić dla Pana, powstają nagle, czy piętrzą nam się nagle problemy. I sprawy nie toczą się tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Es ist nicht ganz einfach, immer zu beurteilen, manchmal gelingt uns das nicht. Von woher kommen die Schwierigkeiten? To nie jest łatwo, by stwierdzić czy osądzić, skąd te trudności się pojawiają. Es kann sein, sie kommen von Gott. Może być, że przychodzą one od Boga. Dass er uns sagen will, ich möchte das im Moment gar nicht. Gdy Bóg chce nam powiedzieć, w tej chwili nie chcę, byś to i to zrobił. Du hast gemeint, du wolltest mir hier dienen. Ty oczywiście miałeś myśli, by mi służyć, aber es ist noch nicht der rechte Zeit. Ale to nie ten czas na to. Denken wir an Mose, er meinte mit 40 Jahren sei der Zeitpunkt gekommen. Pomyślmy o Mojżeszu, który myślał, teraz nadszedł ten czas, mając gdy 40 lat. Ja, Mose sollte wirklich dieses Werk tun. I tak, Mojżesz faktycznie miał tą służbę wykonać. Aber erst 40 Jahre später. Ale dopiero po kolejnych 40 latach. Und die Schwierigkeiten damals, die ihn abhielten, waren von Gott. I te
trudności, które go przed tym zatrzymały, pochodziły od Boga. Ale może też tak być, że te trudności będą od nieprzyjaciela. A Bóg wtedy chce, abyśmy kontynuowali naszą pracę. I by potrafić to rozróżnić, to nie jest prosta sprawa. Z pewnością potrzebna jest modlitwa i wielka zależność od Pana. Ale ci przyjaciele nie zawrócili. Irgendwie hat einer mal nach oben geguckt, stelle ich mir so vor. Der Gott hat seinen Blick nach oben aufs Dach gerichtet. Wyobrażam sobie tak, że jeden z nich spojrzał na ten dach. Und mir scheint so, dass es vielleicht an diesen Häusern, diese Dächer wurden ja oft auch genutzt als Aufenthaltsfläche, es waren Flachdächer. I w tamtych rejonach dachy były zazwyczaj płaskie i też były używane jako miejsce wypoczynku. Wir sehen Petrus einmal so auf einem Dach im Gebet in der Apostelgeschichte. Na przykład widzimy Piotra, gdy on jest właśnie w czasie modlitwy na dachu. I być może właśnie z boku domu były schody, które prowadziły na ten dach. W każdym razie ze swojego przyjaciela wnieśli na ten dach. I zaczęli, można by powiedzieć, rozwalać ten dach. Beschädigung von fremdem Eigentum. Jakbyśmy powiedzieli, szkoda na cudzym imieniu. Mach das mal heute in Polen. Spróbujcie to dzisiaj w Polsce zrobić. Ruf der sofort die Polizei. Natychmiast by był telefon na policję. Das war damals sicher auch Sachbeschädigung. Z całą pewnością to było takie samo uszkodzenie w tamtych czasach czyjegoś imienia. Und irgendwann, der Herr Jesus war ja da in dem Raum. Pan Jezus był w tej sali. Predigte dort das Wort. Głosi słowo. Und irgendwann, naja, tat sich da oben was am Dach. I nagle słychać, że coś się na tym suficie dzieje. Und das Loch wurde immer größer. Ta dziura się powiększa. Bis es so groß war, dass sie ihn hinunterlassen konnte. Aż była na tyle duża, że mogli go przez ten otwór na dół spuścić. Es ist klar, wenn es jetzt da oben plötzlich ein Loch entstehen würde, würden wir alle nach oben gucken. Z pewnością, gdyby tutaj w tej sali zaczęła się pojawiać dziura w dachu, wszyscy byśmy tam patrzyli. Und wahrscheinlich könnte ich hier vorne nicht mehr weiter sprechen. I prawdopodobnie nie mógłbym tutaj już przemawiać. So ähnlich war das dort auch. Z pewnością tak podobnie też tam było. Ja, dann haben sie ihren Freund heruntergelassen. I oni tego przyjaciela spuścili na. Diese vier Männer. Tych czterech. Ich stelle mir mal vor, wyobrażam to sobie tak, dass sie vielleicht ganz verschieden waren, diese Männer. Że oni byli całkiem różni. Vielleicht war da einer, der sehr rasch war und mit solchen Dingen gut umgehen konnte. Może jeden z nich był taki, który był właśnie bardzo sprawnie manualny i bardzo szybki w działaniu. Und ein anderer, der eigentlich nur mit dem Kopf arbeitete, aber solche Handarbeiten kaum verrichtete. A może inny był bardziej umysłowym człowiekiem, który miał, jak to mówimy, wiele we ręce. Und vielleicht auch noch ein bisschen ängstlich war. I może jeszcze był strasznie bojaźliwy. Ihr wisst, was ich meine. Wiecie, o co mi chodzi. Der eine lässt nur Zentimeter um Zentimeter nach. Ten jeden z nich na przykład tą linę puszcza centymetr po centymetrze bardzo wolno. A ten drugi zrobił to w momencie. Tak się przecież nie da. Zrzuciliby tego przyjaciela z tego łoża. Oprócz tego, że był sparaliżowany, to z pewnością po takim czymś byłby również i połamany. Nie, oni to musieli czynić jednocześnie w tym samym tempie. I być może ten najwolniejszy nadawał tempo. Bracia i siostry, to ten przekaz nie jest ciężki do zrozumienia, prawda? Wspólna praca w dziele Pańskim. Wir sind verschieden. My wszyscy jesteśmy różni. Vom naturell, von der Begabung. Jeśli chodzi o naszą naturę, o nasze zdolności. Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. I musimy mieć wzgląd jedni na drugich. Wenn jeder das so macht, wie er will. Jeśli każdy z nas będzie to czynił, robił tak, jak sam chce, dann gelingt eine gemeinsame Arbeit nicht. To ta wspólna praca nie uda się. Dann entsteht Schaden. Wtedy będzie dużo szkód. Nein, die haben das
vorsichtig getan. Oni to czynili ostrożnie. Und ihr Freund ist gut angekommen vor den Füßen des Herrn Jesus. I ich przyjaciel dostał się bezpiecznie przed Pana Jezusa. Und dann sehen wir Vers 5, und als Jesus ihren Glauben sah, piąty wiersz, a Jezus ujrzawszy wiarę ich. Mehrzahl. Ich weiß nicht, was der Glaube der Träger. Tu jest liczba mnoga. Nie wiem, czy była to wiara tych tragarzy, którzy nieśli, oder der Glaube der Träger und des Gelähmten, czy też wiara tych właśnie, którzy nieśli i tego sparaliżowanego. Das kann ich aus dem Text nicht ganz festmachen. Z tekstu nie jesteśmy w stanie tego wywnioskować. Aber es war jedenfalls nicht der Glaube des Träger, des Gelähmten allein. Ale to jest pewne, nie była to tylko wiara tego sparaliżowanego. To, co chciałbym powiedzieć, Pan Jezus zobaczył wiarę. Glauben kann man nicht direkt. Wir können glauben nicht direkt. My nie jesteśmy w stanie od razu zobaczyć wiary. Wir können ihn nur sehen, wenn er tätig wird. Możemy tą wiarę zobaczyć tylko wtedy, gdy jest ona czynna. Aber selbst dann können wir nicht sicher sein. Ale również i wtedy nie możemy być pewni. Weil Tätigkeit allein muss nicht unbedingt aus Glauben kommen. Bo sama ta, ten czyn, same te czyny nie muszą, niekoniecznie muszą pochodzić z wiary. Das kann einfach auch Betriebsamkeit sein. To może być również i nasza ruchliwość, czy zdolność, czy chęć pracy, przedsiębiorczość. I wcale wiary w tym nie musi być. Ale Pan Jezus widział ich wiarę. Pan Jezus nie musiał, nie potrzebował zewnętrznych dowodów. On widział ich serca. Dann richtet sich dein Blick, wenn er vielleicht vorher den Glauben in den Herzen der Träger gesehen hat. I potem to spojrzenie jest skierowane za nim, gdy on wcześniej widział wiarę tych właśnie, którzy może tych tragarzy, jak i może tego sparaliżowanego. Geht sein nächster Blick in das Herz jenes Gelähmten. Jego następne spojrzenie jest skierowane do serca tego sparaliżowanego. Und da sieht er, dass da ein Problem ist, das ist größer als das Gelähmtsein. I widzi, i on zobaczył, że jest, pojawia się problem, który jest większy niż ten jego paraliż. Zobaczył problem grzechów. Und dann sagt er etwas, was weder die Träger erwartet hatte, noch der Gelähmte. I mówi słowa, których nie oczekiwali ani ci tragarze, ani ten sparaliżowany. No irgendjemand im Raum. Ani z pewnością nikt w tym pomieszczeniu. Er sagt, deine Sünden sind vergeben. Wypowiada słowa: odpuszczone są grzechy twoje. Wenn das auch vielleicht hier nur ein administratives Sündenvergeben auf der Erde war. Nawet jeśli to było te takie tak zwane administracyjne przebaczenie grzechów na tej ziemi, dennoch hatte das eine große Bedeutung. To jednak ma to wielkie znaczenie. Wir sehen dann die Reaktion von einigen. Widzimy tutaj reakcję co niektórych. Da waren Schriftgelehrte in dem Raum. Byli uczeni w piśmie w tej sali. Die sagten nichts, aber die dachten was. Nic nie powiedzieli, ale myśleli sobie. Übrigens ist mir da neulich mal aufgefallen, die saßen. I też to zauważyłem, że oni, niedawno to zauważyłem, oni siedzieli. Die Leute standen bis draußen auf die Straße. Ludzie stali aż na zewnątrz, aż na ulicy. Aber die Schriftgelehrten saßen. Ale ci uczeni w piśmie, oni siedzieli. Die liebten die ersten Plätze. Oni lubieli te pierwsze miejsca. Und die besten Plätze. I te najlepsze miejsca. Selbst in einem Privathaus. Nawet w czyimś prywatnym domu. Die wurden ihnen auch bereitwillig angeboten. One, te miejsca też im były oferowane dobrowolnie. Hoffentlich ist das nicht etwas, was wir begehren. Mam nadzieję, że nie jest to coś, czego my pożądamy. Inmitten der Brüder. Pośród braci. Erste Plätze. By zajmować te pierwsze miejsca. Und hoffentlich werden sie uns nie angeboten. I miejmy nadzieję, że nikt nam nigdy takich miejsc nie będzie oferował. Das ist gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Wir kennen uns alle. Znamy się wszyscy.
was in den Pharisäern war, das ist in unserem alten Natur auch. To, co było w faryzeuszach, jest dokładnie i w naszej starej naturze. Jetzt ist das dritte, wo der Herr Jesus hineinschaut. I teraz jest trzeci punkt, gdzie Pan Jezus spogląda. Er hat hineingeschaut in das Herz der Träger und den Glauben gesehen. Po pierwsze, patrzył, spojrzał w serca tych tragarzy i zobaczył ich wiarę. Er hat in das Herz des Gelähmten gesehen und die Sündennot festgestellt. Zajrzał w serce tego sparaliżowanego i zobaczył problem grzechu. I teraz spogląda w serca uczonych w Piśmie. Zna dokładnie ich myśli. Oni myśleli, mówili sobie, któż może odpuszczać grzechy poza Bogiem? I w pewnym sensie mieli rację. Aber sie dachten zu kurz. Ale ich myśli były zbyt krótkie. Der Herr war im Raum, war Gott. Przecież ten, który był w tym pomieszczeniu, on był Bogiem. Das wollten sie nicht glauben. Ale nie chcieli w to wierzyć. Herr Jesus stellt ihnen dann eine Frage. I Pan Jezus zadaje, stawia im pytanie. Was nun leichter sei zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf und wandle. Co jest łatwiejsze do powiedzenia? Odpuszczone są twoje grzechy, czy wstań, weź swoje łoże i chodź. Jezus wartet keine Antwort haben. Pan Jezus nie czeka na jej odpowiedź. Sie hätten auch keine geben können. Bo też oni nie byliby w stanie dać żadnej odpowiedzi. Sie konnten beides nicht. Obu rzeczy nie potrafili. Sie konnten keine Sünden vergeben und sie konnten den Gelähmten auch nicht heilen. Oni nie potrafili odpuścić grzechu, ani nie potrafili uzdrowić tego sparaliżowanego. Und seine Autorität, Sünden zu vergeben, sichtbar zu machen. I aby pokazać, ujawnić swój autorytet do odpuszczania grzechów, sagt er, spricht er jetzt zu dem Gelähmten. Pan teraz mówi do tego sparaliżowanego. Zum zweiten Mal. Po raz drugi. Er hatte schon zu ihm gesagt, deine Sünden sind Kind, deine Sünden sind vergeben. Już raz do niego powiedział, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Und jetzt sagt er das, was der Gelähmte von Anfang an erwartet hat. I teraz wypowiada te słowa, których od samego początku oczekiwał ten sparaliżowany. Dass der Herr Jesus ihn heilen würde und der Herr Jesus brauchte nur einen Satz sagen. Że Pan Jezus go uzdrowi, a Pan potrzebuje do tego jednego słowa czy zdania. Ich sage dir, Vers 11, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. 11 wiersz. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Drei Dinge. Trzy rzeczy. Erstens, steh auf. Po pierwsze, wstań. Zweitens, nimm dein Bett auf. Weź swoje łoże. Und drittens, geh mit deinem Bett nach Hause. I po trzecie, idź z tym łożem do domu swego. Ich glaube, dass in dem Moment es in dem Raum ganz still war. Wyobrażam sobie, że w tej chwili w tej całej sali była głęboka cisza. Alle voller Spannung, was jetzt passiert. Wszyscy w napięciu czekają, co się stanie. Dieser Mann war schon lange gelähmt. Ten człowiek był bardzo długo sparaliżowany. Ich weiß nicht, ob diese Lähmung schlagartig bei ihm eintrat. Nie wiem, czy ten paraliż nastąpił u niego nagle. Oder ob sie sich langsam immer weitergebildet hat. Albo czy on się rozwijał przez jakiś dłuższy czas. Sodass er anfangs sich noch etwas bewegen konnte. Że może na początku jeszcze mógł się poruszać. Dann immer weniger und immer weniger. I potem coraz mniej i mniej. Bis es gar nicht mehr ging. Aż w końcu w ogóle został unieruchomiony. Und in dieser Übergangsphase. I w tym przejściowym czasie. Hat er sich sicher immer wieder bemüht. Z pewnością dokładał jakiś starań. Sich noch zu bewegen. By spróbować się poruszać. Aber dann kam der Moment, wo es gar nicht mehr ging. Ale nadszedł moment, gdzie nie był już w stanie. Trotz aller Anstrengung nicht. Mimo wszelkich swoich prób i starań nie dało się. Nun waren die ganzen Muskulatur schon Monate, Jahre lang nicht mehr benutzt worden. I wszystkie jego mięśnie, cała jego muskulatura nie była używana przez miesiące, może i lata. Das alles hatte sich medizinisch gesehen zurückgebildet. I z medycznego punktu widzenia nastąpiło redukcja tych mięśni albo zanik mięśni. Ich war als junger Mann im Zivildienst auf Neurochirurgie habe ich gearbeitet. Jako młody człowiek w mojej zastępczej służbie pracowałem na neurochirurgii. Im Pflegedienst.
jako opieka czy pielęgniarz. Und wir hatten Patienten, die vom Rückenmark her ganz lange schon gelähmt waren und ganz lange nicht gelaufen waren. I widziałem pacjentów, którzy przez od lat nie byli w stanie chodzić. Die ganze Beinmuskulatur hatte sich zurückgebildet. Ich mięśnie nóg zanikły. Es wurde durch eine Operation am Rücken die Nervenbahnen wieder freigelegt. I operowano ich im kręgosłup i przywracano czucie czy nerwy, odbudowywano nerwy. Das Gefühl kehrte zurück. I było tak, że to czucie wracało. Die Bewegung fing nach einiger Zeit wieder an. Po pewnym czasie mogli znowu poruszać kończynami. Und ich weiß noch, wenn ich dann solche hatte, dass sie zum ersten Mal wieder aufstehen sollte. I do dziś to pamiętam, gdy byli tacy, którzy mogli po raz pierwszy wstać. Die musste ich halten. Musiałem ich trzymać. Denn das war alles ganz, ganz wackelig, die werden gleich wieder auf dem Boden zusammengebrochen. Bo oni byli bardzo chwiejni, gdyby ich wpuścił, to natychmiast by upadli i się połamali. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu ihm, steh auf. I teraz Pan do niego mówi, wstań. Sieh, ganz sicher hatte der auch Glauben. Jetzt musste er glauben, dass das geht. I teraz z pewnością musiał mieć tą wiarę, musiał wierzyć w to, że da się wstać. Da musste Glauben in seinem Herzen sein. Musiała być wiara w jego sercu. Wstał. Ich weiß nicht, was der für Gefühle hatte. Nie wiem, jakie on miał odczucia. Als er da stand nach Jahren zum ersten Mal wieder. Gdy on po latach po raz pierwszy znowu sam wstał. Und die Beine zitterten nicht. Jego nogi nie drżały, nie chwiały się. Und er konnte den nächsten Schritt machen. Natychmiast mógł iść. Und es steht ja auch nicht da, was alles an ihm gelähmt war. I też nie jest napisane, co było sparaliżowane u niego. Vielleicht waren das ja gar nicht nur die Beine gelähmt. Może to nie były tylko nogi. Vielleicht waren auch die Arme gelähmt. Może był cały sparaliżowany, ręce, wszystko. Wenn die auch gelähmt waren, jeśli one również były sparaliżowane, dann konnte der jetzt das Bett nehmen. To mógł w tym momencie chwycić swoje łoże. Welch eine Freude muss durch sein Herz geflutet sein. Jakaż radość musiała płynąć w jego sercu. Ich sag das jetzt bei der Heilung der Krankheit. I ja to teraz mówię, bo tu jest to uzdrowienie choroby. Vielleicht war auch eine große Erleichterung durch sein Herz gegangen, als der Herr Jesus sagte, deine Sünden sind. Może też było wielka ulga w sercu, gdy Pan mu powiedział, odpuszczone są grzechy Twoje. Dann geht er hinaus nach Hause. I poszedł do domu. Ja, hat er zu seinen Freunden gesagt, zieh mich mal wieder hoch. Czy powiedział do swoich przyjaciół, wciągnijcie mnie z powrotem do góry, na ten dach? Nein, der ist zur Tür rausgegangen. Nie, wyszedł drzwiami. Ja, da waren noch die ganzen Leute. A przecież tam był ten cały tłum. Die sind auch nicht zur Tür reingekommen. Którzy nie był w stanie wejść przez te drzwi. Ach, jetzt machten die Platz. Teraz zrobili mu miejsce, by mógł wyjść. Jetzt haben die Platz gemacht. Teraz zrobili mu ten szpaler. Denn sie hatten das Wirken Gottes gesehen. Bo zobaczyli działanie Boże. Dann traten sie mal endlich an die Seite. W końcu odeszli na bok. Ich hoffe, dass wir auch Gott mal so erleben. Mam nadzieję, że my również Boga tak przeżyjemy w ten sposób. Und sein Wirken. I jego działaniem. Dass wir endlich mal an die Seite gehen, damit er wirken kann. Że też staniemy z boku, odejdziemy, aby on mógł działać. Solange wir glauben, wir sind wichtig. Jak długo myślimy, to my jesteśmy ważni, to o nas chodzi. Solange hindern wir das Werk des Herrn. Tak długo przeszkadzamy dziełu Pańskiemu. Dann wir müssen an die Seite gehen. Nie, my musimy usunąć się na bok. Und dann kann der Herr wirken. I wtedy Pan może działać. Jetzt machen sie Platz und er kann gehen. Oni teraz odsunęli się i on może wyjść. Ich sage euch mal, was ich gemacht hätte. Powiem wam, co ja bym zrobił. Gdybym ja wyszedł na wolność z tego domu, wziąłbym ten materac, natychmiast wyrzucił to łoże.
I z radości skakał ze mnie. Może znowu złapałbym to łóżko. Das ist doch eine unwahrscheinliche Befreiung, die der erlebt hat von seinem körperlichen Leid. Przecież to jest niesamowite uwolnienie od tych jego cierpień cielesnych. Was haben denn wohl die vier Freunde gemacht? A co zrobili, co zrobiło tych czterech przyjaciół? Also ich kann, es wird ja nicht gesagt. Nie jest mu powiedziane. Ich erfinde manchmal was dazu. Ja czasem wymyślę sobie, czy wymyślam coś. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Nie jestem sobie w stanie nic innego wymyślić. Wenn es da also wirklich diese Außentreppe gegeben hat, wo sie ihren Freund hochgebracht haben auf das Dach. Jeśli tam były naprawdę te schody prowadzące na dach, przez które wnieśli tego sparaliżowanego. Dann sind die jetzt ganz schnell wieder da runter. Z pewnością tak szybko jak się tylko da byli na dole. Und zu ihrem Freund. I byli razem ze swoim przyjacielem. Also alles andere wäre unnatürlich. Bo każde inne postępowanie byłoby nienaturalne. Und haben sich mit ihm. I z pewnością cieszyli się z nim. Geschwister, freuen wir uns mit denen sich freuen. Bracia i siostry, cieszymy się z tymi, którzy się cieszą. Und weinen wir mit den weinenden. A czy płaczemy z tymi, którzy się smucą? Am Anfang haben wir gesehen, wie diese Freunde teilhatten an der Not ihres Freundes. Na początku widzieliśmy, jak ci przyjaciele mieli, brali udział w tej biedzie, w tej potrzebie swojego przyjaciela. Und wie sie bemüht waren, ihm zu helfen. I jak oni dokładali wszelkich starań, by mu pomóc. Das haben sie gemacht, sie haben ihn zu dem Herrn Jesus gebracht. I to też uczynili, przynieśli go do Pana Jezusa. Und das ist doch auch soll unser Bemühen sein. I to też powinno być naszym trudem, naszą dążnością. Wenn wir Geschwister haben, die in innerer Not sind. Jeśli mamy pośród nas wierzących, którzy mają potrzebę, tą wewnętrzną potrzebę. Muss unser ganzes Bestreben sein, diese Herzen in Verbindung zu dem Herrn Jesus zu bringen, zu ihm zu bringen. To nasza dążność powinna być, by ich przyprowadzić do Pana. Und wenn der Herr dann helfen kann, i jeśli Pan może pomóc, und diese Seele wieder frei wird, i ta dusza będzie znowu uwolniona, dann dürfen wir uns auch mit freuen. To też możemy się radować z nimi. Wir sehen hier, dass dann heißt, dass alle außer sich gerieten. I czytaliśmy pod koniec 12 wiersza, wszyscy zdumiewali się. Und Gott verherrlichten. I chwalili Boga. Und sagen, niemals haben wir so etwas gesehen. I mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei diesem Wort alles, da denke ich immer, ja, alle außer den Schriftgelehrten. I jeśli tu, jest to słowo wszyscy, to ja myślę sobie, że tu chodzi o wszystkich poza tymi uczonymi w Piśmie. Wir hatten ja auch die Frage, die ganze Menge, die gläubig geworden waren, waren das alle? Ich glaube, das waren wirklich alle. I tam, gdy mamy te słowa wszyscy uwierzyli, to byli to naprawdę wszyscy. Aber hier kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Schriftgelehrten so schnell überzeugt waren. Ale tutaj nie potrafię sobie tego wyobrazić, by ci uczeni w Piśmie tak szybko dali się przekonać. Ist noch hier irgendjemand im Raum? Czy jest tutaj w tej sali jeszcze ktoś? Der dem ganzen christlichen Glauben noch ganz kritisch gegenübersteht. Który chrześcijańskiej wierze jest bardzo krytyczny wobec chrześcijańskiej wiary. Ich hoffe nicht. Mam nadzieję, że nie. Aber wenn du nur äußerlich teil hast an all diesen wunderbaren Dingen. Ale jeśli tylko zewnętrznie bierzesz udział w tych wspaniałych rzeczach, dann nützt das dir nicht. To nic ci to nie da. Du musst selbst zum Herrn Jesus kommen. Sam musisz przyjść do Pana Jezusa. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, a jeśli nie masz pojęcia, jak to się odbywa, hier im Raum sind genug, die können dich an die Hand nehmen. W tej sali jest wystarczająco dużo takich, którzy wiedzą i oni mogą cię poprowadzić. Hat der Herr Jesus zu dir auch schon gesagt? Czy do ciebie Pan Jezus też już powiedział? Deine Sünden sind vergeben. Odpuszczone są grzechy twoje. Hast du das persönlich im Glauben schon genommen? Czy osobiście w wierze to przyjąłeś, czy przyjęłaś? Wenn nicht, dann komm doch heute. Jeśli nie, to uczyń to dzisiaj.
Przyjdź dzisiaj do Pana Jezusa. On chce przebaczyć Twoje grzechy. Jeszcze słowo do wierzących. Może, czy jesteś w sposób duchowy sparaliżowany? Nie masz duchowej siły więcej? Czy twoje duchowe życie jest na dnie? Czy twoje życie modlitewne zmierza w stronę zera? Przyjdź do Pana Jezusa i On ci powie: wstań. On chce ci na nowo dać tej duchowej siły. Pan Jezus chce, byś ty, tak jak to sobie wyobrażam, ten sparaliżowany wyrzucił to łoże, podrzucił je. I abyś mógł z radością iść swoją drogą. Geistliche Lieder 119. Pieśń 184. Thank you.
78. Pieśń 188. Geistliche Lieder 45. Thank you.